Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Dołącz do kapitałów, którymi zarządzam. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam! Witam serdecznie o poranku. Czy złoto będzie kosztować 12 tysięcy dolarów? O tym sobie będziemy dzisiaj mówić, więc zostańcie z nami do końca tego materiału. Na samym początku jednak zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Zaczynamy! Czy złoto będzie kosztować 12 tysięcy dolarów? Drodzy Państwo, dotarłem do dwóch niezwykle interesujących materiałów, które chciałem Państwu przedstawić, ale na samym początku, jako że mamy do wyborów jeszcze tylko tydzień w Stanach Zjednoczonych, więc rzut oka na to, co się dzieje. Widzimy w uśrednionych sondażach, że Trump idzie w górę, Kamala Harris ma najgorsze notowania w ogóle w historii. Jest to potwierdzane u bookmacherów, gdzie Donald Trump ma już prawie 60% poparcia. Dodatkowo widzimy rynkowe koszyki Goldman Sachsa, koszyki demokratów i republikanów też potwierdzają tendencje korzystne dla kandydata republikańskiego i negatywne dla kandydata demokratycznego. Kolejna weryfikacja tego, co się dzieje w amerykańskiej polityce, czyli zachowanie akcji spółki Trump Media and Technology. I co widzimy? Mamy dynamiczne tendencje wzrostowe, a wczorajsza sesja przyniosła nam prawie 20% wzrost na rekordowo silnym obrocie, co też potwierdza, że inwestorzy nastawiają się, że to właśnie Donald Trump będzie głównym beneficjentem wyborów, które już za 7 dni w Stanach Zjednoczonych będą miały miejsce. No i inwestorzy się zastanawiają, na które spółki postawić, jeżeli rzeczywiście Donald Trump zostanie znowu prezydentem. No i analogia jest do tego, co się działo 8 lat temu. No i tutaj na wykresie są amerykańskie spółki pogrupowane na najważniejsze sektory. I widzimy, że 8 lat temu w całej czteroletniej kadencji najlepiej zachowały się spółki z sektora infotech, a najgorzej z sektora energetycznego, więc inwestorzy, myślę, że mając to na uwadze, mogą się już teraz pozycjonować i zakładać, że bardzo podobna stopa zwrotu będzie na poszczególnych, albo przynajmniej tendencje na poszczególnych sektorach, jeżeli Donald Trump zostanie znowu prezydentem Stanach Zjednoczonych, a na następnym wykresie, jak się zachowują spółki growth i jak się zachowują spółki value, też w czasie całej czteroletniej kadencji Donalda Trumpa. Ale drodzy Państwo, to, co teraz inwestorów niezwykle interesuje, to nie sondaże, tylko to, jakie jest poparcie dla poszczególnych kandydatów w tak zwanych swing states, czyli tych najważniejszych stanach. No i tutaj mamy 6 najważniejszych swing states. No i widzimy, że u bookmacherów jednoznacznie w każdym z nich wygrywa Donald Trump. No i stąd też taki rosnący optymizm inwestorów, którzy już teraz pozycjonują się pod wybory w Stanach Zjednoczonych. No i to jest główny, najciekawszy temat. Jednak teraz, drodzy Państwo, pytanie jest o to, nie tylko czy Donald Trump wygra wybory, ale też czy republikanie przejmą cały Senat oraz czy przejmą Izbę Reprezentantów. No i tutaj zostało zadane pytanie, czego się spodziewacie, które spółki lepiej zareagują na poszczególne wyniki wyborów, czy sektor małych, średnich, czy dużych spółek. No i widzimy tutaj, że jeżeli republikanie będą mieli wszystko, to rynek spodziewa się, że najlepiej zareagują małe spółki. Jeżeli demokraci będą mieli wszystko, to najlepiej mają się zachować duże spółki. Jeżeli będzie kandydat demokratyczny na urzędzie prezydenta, ale będzie podzielony kongres, to mają się wtedy dobrze zachować duże spółki, a jeżeli będzie taka sytuacja, że będzie kandydat republikański, czyli Donald Trump na urzędzie prezydenta, a będzie podzielony kongres, no to w tej sytuacji mają się też najlepiej zachowywać duże spółki, ale widzimy, że tutaj rozbieżność między poszczególnymi sektorami ma być najmniejsza, co sygnalizuje, że inwestorzy tego by najbardziej oczekiwali, chociaż jeszcze raz przypomnę, jeżeli faktycznie stanie się tak, że republikanie wezmą wszystko i kongres, i prezydenta, to małe spółki, czyli te z Russell 2000, mają się według rynku zachowywać najlepiej. Będziemy to już w przyszłym tygodniu weryfikować w czasie rzeczywistym. No i Donald Trump to także wyższe rentowności amerykańskich obligacji, niższe ceny, co już też obserwujemy. W poprzednim tygodniu zrobiłem specjalny materiał odnośnie wyprzedaży amerykańskich obligacji, więc zachęcam do tego, żeby do niego
wrócić. Mamy stabilizację na eurodolarze tuż nad poziomem 1,08 oraz nad roczną linią trendu wzrostowego w okolicach minimum z poprzedniego tygodnia. Też był tydzień temu materiał o amerykańskim dolarze i wygląda na to, że na tych poziomach dociągniemy aż do wyborów w Stanach Zjednoczonych, a później, bez względu na to, kto zostanie prezydentem, spodziewam się osłabienia amerykańskiej waluty. No i złoto, bo tematem tego naszego spotkania jest, czy złoto będzie kosztować 12 tysięcy dolarów. Jak widzimy, złoto jest bardzo odporne, tak na to, kto zostanie prezydentem, jak i na to, czy amerykański dolar się umacnia, czy się osłabia oraz jak zachowują się rentowności. Te wcześniejsze silne korelacje zanikły. Jak widzimy z ankiet, jeżeli Donald Trump zostanie prezydentem, to inwestorzy spodziewają się kontynuacji tendencji wzrostowej na rynku złota oraz warto patrzeć także na Bitcoina, gdzie nocna faza notowań i poranek w Europie przynosi nam powrót nad 70 tysięcy dolarów. Już nikt nie ma wątpliwości, że wybiliśmy się górą z półrocznego horyzontu cenowego, z formacji flagi, a to ma sygnalizować przyspieszenie tendencji wzrostowej, przynajmniej atak na maksima wszechczasów. Ten atak na maksima wszechczasów przed wyborami moim zdaniem jest niezwykle prawdopodobny, a później, jeżeli Donald Trump zostałby prezydentem, moim zdaniem jest szansa na 80 tysięcy dolarów jeszcze w listopadzie tego roku na tej kryptowalucie. Drodzy Państwo, ale dlaczego ten wpis jest zatytułowany, czy złoto będzie po 12 tysięcy dolarów? Ponieważ inspiracją do stworzenia tego wpisu były dwa artykuły. Dwa artykuły, które pokazywały, jak się pozycjonują pod to, co się ma wkrótce wydarzyć, dwaj ważni zarządzający funduszami hedgingowymi. Paul Tudor Jones i Stanley Druckenmiller. No i, drodzy Państwo, ci dwaj ważni, legendarni spekulanci sygnalizują, że w tych artykułach, że nastawiają się w pierwszej kolejności na to, że w perspektywie następnych lat będziemy mieć duży problem z długiem w Stanach Zjednoczonych i oni unikają długu, ponieważ boją się, że inflacja także powtórzy schematy z lat 70. Już ponad rok temu sygnalizowałem, że największym intelektualnym zmaganiem wśród ekonomistów będzie to, czy schematy z lat 70. będą się teraz w trzeciej dekadzie XXI wieku sprawdzały, czy też nie. Mówiłem Wam, że na chwilę obecną byłem po stronie jednak zwolenników, że nie będą się powielały. Dawałem 45-55% prawdopodobieństwa, że się nie będą powielały. No ale tutaj widzimy, że ci dwaj super spekulanci zarządzający funduszami hedgingowymi sygnalizują, że oni jednak spodziewają się, że będzie nawrót schematów inflacyjnych z lat 70., że przyszły rok doprowadzi do nawrotu tendencji inflacyjnych, ale zwłaszcza lata 2026-2027 to będzie rzeczywisty nawrót i to w bardzo dynamicznej formie, takiej jaką znaliśmy w latach 2021-2022, z czego według tutaj tych komentarzy kulminacja ma być właśnie w okolicach 2027-2028. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, ponieważ dużą składową zachowania inflacji jest ropa naftowa, a ona powinna raczej pozostawać na niskich poziomach, jeżeli Donald Trump zostanie prezydentem na kolejną kadencję. Jednak pomimo tego, że ropa naftowa jest tak nisko, widzimy, że dwuletnie oczekiwania inflacyjne rosną i w ostatnim czasie dynamika wzrostu była najwyższa od 4 lat, co naprawdę sygnalizuje, że jesteśmy w początkowej fazie kolejnej tendencji negatywnej dla oczekiwań inflacyjnych, czyli oczekiwań, co ma się wydarzyć na inflacji do końca 2026 roku, więc to są złe wiadomości. I tutaj przetłumaczyłem te dwa artykuły, które były inspiracją do stworzenia tego artykułu. Ale dodatkowo, drodzy Państwo, Tudor Jones mówi, że ma, żeby się zabezpieczyć przed tym scenariuszem nawrotu inflacji, powielenia schematów z lat 70., to on ma długą pozycję na złocie i na bitcoinie. No i jak wiemy z wcześniejszego artykułu, obaj panowie mają krótką pozycję na rynku obligacji, albo przynajmniej zakładają, że rentowności amerykańskich obligacji ruszą mocniej w górę. No i właśnie ten artykuł odnoszący się do pozycji Tudora Jonesa zainspirował mnie do stworzenia materiału, ponieważ było też w artykule
niezwykle interesująca grafika, która pokazuje, że jeżeli te schematy miałyby się powielać, no to złoto ma szansę wzrosnąć o 600% względem tych poziomów, które w styczniu 2024 roku były osiągnięte, a to właśnie dawałoby potencjał do tego, by zakładać, że mniej więcej w perspektywie 3-4 lat złoto będzie kosztować aż 12 tysięcy dolarów za uncję. Teraz przypominam, jest to 2750, więc naprawdę od tego, czy rzeczywiście będziemy powielać te schematy, bardzo wiele zależy od ryzyka związanego z geopolityką. Dlatego też nie dziwmy się, że złoto rośnie, że złoto straciło korelację z amerykańskim dolarem, z amerykańskimi rentownościami. Złoto kupują przede wszystkim banki centralne. Od 4 miesięcy jest kupowane złoto przez fundusze ETF, przede wszystkim przez inwestorów detalicznych. No i że inwestorzy obawiają się właśnie tego, że takie zjawiska mogą być realizowane i że zabezpieczają się na wypadek takich zjawisk, kupując złoto. Więc zobaczymy, czy tak będzie, czy złoto będzie kosztować 12 tysięcy dolarów. Jest coraz bardziej prawdopodobne, że jeszcze w tym roku na fali tego, co się dzieje, zbliżymy się do okolic 3000 dolarów, a widzimy, że złoto może być naprawdę gwiazdą inwestycyjną końcówki 2024. Będziemy do tego tematu oczywiście wracać. A przypominam, korelacja z innymi metalami szlachetnymi, surowcami jest duża, więc jeżeli złoto będzie rosnąć, to srebro podąży za złotem, a za złotem podąży także miedź. Drodzy Państwo, jeżeli dodatkowo będziemy rozpatrywać amerykańskiego dolara, to proszę zwrócić uwagę, że na podstawie ostatnich badań jeszcze nigdy w historii publikowania tego wskaźnika nie było tak wysokiego optymizmu na rzecz amerykańskiego dolara. To będziemy weryfikować w przyszłym tygodniu. A wczorajsza sesja w Stanach Zjednoczonych była typowa na przeczekanie, na doczekanie. Dzisiaj mamy publikację wyników ważnych spółek technologicznych, ale o tym będziemy mówić dopiero dzisiaj wieczorem. W Europie widzimy, że HOSSA, czyli oddalenie się indeksu Standard & Poor's od średniej 200-sesyjnej, jest na razie w połowie mniej więcej swojej długości, no może za połową, więc jeszcze jest potencjał ku temu, żeby przynajmniej w pierwszej połowie 2025 roku tendencja wzrostowa miała miejsce, zanim będziemy osiągać poziomy bardzo zaskakująco optymistyczne. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że obecnie przed wyborami zachowanie indeksu Standard & Poor's jest najlepsze w ogóle od 1980 roku, więc to jest też swoista informacja, że inwestorzy już od miesiąca dyskontują to, że Donald Trump zostanie prezydentem. Natomiast inwestorzy też spodziewają się podwyższonej zmienności po wyborach w perspektywie końcówki tego roku. Spółki technologiczne powinny być niezwykle interesujące dla inwestorów w tym tygodniu z powodu dyskontowania wyników amerykańskich super spółek z Magnificent Seven. Dzisiaj o poranku budzimy się, indeksy giełdowe w Japonii kontynuują wzrosty. Jen raczej sygnalizuje podobne nastawienie. Jest potwierdzone to zachowaniem indeksu giełdowego w Chinach, więc optymizm w Europie powinien mieć miejsce, a dzisiaj z danych makroekonomicznych nie mamy zbyt wielu do obserwacji, z czego najciekawsze wydają się wskaźnik zaufania konsumentów w Stanach Zjednoczonych o godzinie 16 oraz wskaźnik GFK, też zaufanie konsumentów dla Niemiec, który poznamy o godzinie 9. Zobaczymy, jak się to przełoży na aktywa polskie. Na razie mamy stabilizację na parach związanych z polskim złotym, ponieważ mamy stabilizację na eurodolarze. Jeżeli po wyborach amerykański dolar się dalej umacniać będzie, to złoty będzie tracił, ale jeżeli, tak jak moim zdaniem się powinno wydarzyć, czyli według mojego scenariusza bazowego amerykański dolar, bez względu na to, kto zostanie prezydentem, powinien zacząć tracić w przyszłym tygodniu, to polski złoty powinien zyskiwać, jak i wszystkie inne aktywa związane z rynkami emerging markets, więc być może jeszcze przez kilka dni czeka nas stabilizacja, chłodzenie wskaźników na indeksie WIG20, ponieważ ten scenariusz wydaje się najbardziej prawdopodobny, ale zobaczymy, jak będzie. Drodzy Państwo, czy złoto będzie kosztować 12 tysięcy dolarów? Wygląda na to, że inwestorzy bardzo, bardzo intensywnie myślą, że jednym z najlepszych zabezpieczeń na wypadek wszystkich ryzyk, które mogą się pojawić w perspektywie następnych lat, są właśnie surowce. Złoto, srebro,
miedź oraz także kryptowaluta, o czym mówił w swoim wywiadzie Paul Tudor Jones. Dzięki za spotkanie, widzimy się w kolejnych materiałach. Życzę dużej dodatniej stopy zwrotu i tradycyjnie zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Cześć!